To był mecz walki, to był mecz emocji, natomiast nie tylko pozytywnych emocji, bo Szymon Wodarczyk dla Górnika, Mikael Iszak dla Lecha, bramki zdobywali z rzutów karnych. No i tutaj sporo takich złych emocji było. Połączymy się z Łukaszem Rogowskim, naszym specjalistą od spraw sędziowskich, który już powinien być tutaj z nami. Halo Łukasz. Halo, dobry wieczór. No, pracowity weekend powiedziałbym dla ciebie, natomiast no, najwięcej tej roboty miałeś chyba tutaj właśnie, w tym meczu Górnika z Lechem. Powiedz nam proszę, może od samego początku zacznijmy. Jak oceniasz tą decyzję sędziego, jeśli chodzi o rzut karny podyktowany dla Górnika Zabrze po faulu bądź rzekomym faulu na Lukasie, Podolskim? No tak, sytuacja na pewno kontrowersyjna, bardzo dyskutowana i ja jestem zdania, że sędziowie popełnili błąd, tego karnego być nie powinno. Na powtórkach widać, że Podolski w momencie, gdy chce kiwnąć Milicia, on się poślizgnął troszeczkę, ucieka mu noga, ucieka mu piłka i tak naprawdę to jest stopklatka, która obrazuje moment, w którym Podolski już leci, a jeszcze nie doszło do kontaktu. Dosłownie za chwilkę dojdzie do kontaktu nogi Milicia z Podolskim. No i jak widać, jest to moim zdaniem troszeczkę naciągany rzut karny. W takich sytuacjach powinien interweniować VAR i ten rzut karny powinien być moim zdaniem odwołany. Zgadzacie się z tym, że tego rzutu karnego być nie powinno? Gdyby nie powinno być, no to sędzia by tego nie gwiznął. No nie, to żadna argumentacja, Marku, widzimy, to tak jest. Nie, naprawdę te oba karne były takie, powiem szczerze, bardzo kontrowersyjne. No tak, ale mówimy na razie o tym konkretnym. No i tutaj tak jak słyszeliśmy, Łukasz mówi, że raczej się Lukas Podolski poślizgnął i, że tak powiem, nadział na tą nogę, niż ta noga spowodowała upadek. Ja wczoraj widziałem podobne. Czy nie zgadzasz się z tym? Tak, ja wczoraj widziałem podobne. Tak czy się nie zgadzasz? Nie zgadzam się, że tak, że tego karnego mogło nie być. Ja wczoraj oglądałem. Czyli powinien być. Nie, nie powinien. A nie powinien być, okej. Nie powinno być rzutu karnego. A jak perspektywy tam? Poznania? Czy no słuchaj, z perspektywy tego zdania. O to się ściągnęliśmy tutaj. W mojej ocenie również to już jest upadek tutaj. Całe doświadczenie Podolskiego wyszło w tej sytuacji. On już piłki nie miał przy nodze, już się jej pozbył i nawet na tym zdjęciu, które widzieliśmy, on już upada, jest dużo wcześniej, upada przed tym kontaktem. Bardziej poślizgnięcie, czy już oddanie tej piłki tak upadając. Dla mnie nie było karnego.